gofry czy naleśniki. W dzisiejszym filmie pokażę Wam przepis na jedno ciasto, z którego możecie przygotować to, na co akurat macie ochotę. Potrzebujemy tylko kilka składników, które umieszczamy w kielichu blendera. Będą to 3 całe jajka, 30 g mąki kokosowej, mogą być także wiórki kokosowe, pół łyżeczki proszku do pieczenia, trochę cynamonu, aromat waniliowy, łyżką masła orzechowego z dowolnych orzechów, łyżką masła klarowanego lub innego tłuszczu i całość uzupełniamy napojem migdałowym lub kokosowym. Możemy także wodą. Miksujemy do połączenia wszystkich składników. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam do kliknięcia przycisku poniżej i do polubienia filmów oraz komentowania. Otrzymane ciasto pozostawiamy na około 5-10 minut, w tym czasie trochę zgęstnieje. Na gorącą patelnię wylewamy porcjami ciasto i smażymy naleśniki. Moja ma średnicę 20 cm. Bez problemu można je przewrócić na drugą stronę. Czynność powtarzamy, aż ciasto nam się skończy. Jeśli jednak zdecydujecie się na gofry, wystarczy wylać porcję ciasta do gofrownicy i usmażyć gofry. Po kilku minutach, w zależności od mocy Waszej gofrownicy, są już gotowe. Odstawiamy je na kratkę, by przestygły. Podajemy z ulubionymi dodatkami. Gofry nie są suche, a naleśniki wychodzą miękkie. Zapraszam Was do wypróbowania przepisów. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wolicie gofry, czy naleśniki. I zapraszam Was na najnowszy film, gdzie znajdziemy połączenie kremowego sernika z szarlotką.